Siemaneczko! Dzisiaj ja was witam, oto Allegro Rolnik TV. I dawno nie było odcinków. I nie wiem, czy będę dalej tak często. Czekam dalej na ten światłowo, tego nie ma. Możliwe, że gdzieś w styczniu będzie. Także pokażę wam zmiany na gospodarstwie i co się zmieniło. Jak widzicie sami, już tutaj nie ma trawy, tylko zostały te kamienie wyłożone. No, trochę czasu minęło, odkąd z wami się nie widziałem. Tutaj piękna dziewiętnastka, siewnik już do siania. Przejdziemy tu się dalej. Widzicie, trochę obornika jest. Zobaczcie, mamy nawet już kury. O, tutaj są zwierzęta. O, obornik ile i gnojówka ile. Także trochę już tego jest. Nawet jedzenia im dałem sporo, mają co jeść i się cały czas rozmnażają. Te wody im damy jak trzeba. Nalewa się. Nalane. Tutaj nasza szesnastka stoi. Obok hol leży. Świnki. Tutaj na tym gospodarstwie to się bardzo nic nie zmieniło, z tyłu to się zmieniło. Patrzcie, teraz tutaj leży słoma. Idziemy, 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 a tutaj bizon stoi pod wiatą nową. Tutaj idzie dróżka. Tu stoją dwa garaże. Tutaj jest jeszcze karma, trochę dla tych, do chickenów. Kur. Tutaj jeszcze tak trochę nie porównałem. O, i tu mamy sporo kur. Trochę ich mamy. A tu w garażach coś chyba jest. O, tak, w tamtym odcinku przecież beczkę zakupywaliśmy. To tu stoi. Dzisiaj pojedziemy rozlać jedną beczkę. Aj, patrzcie, tutaj trochę to wyorałem, ale jak widzicie, błota całego i tak nie wyorałem. Nie dałem rady za nic. Jeszcze pozostawało błoto. Także ciężkie pole. Tu też jeszcze jest błoto. Tam pole już zasiane jest, pokażę wam. Możecie zostawić łapkę w górę, suwa dzwonem. O, patrzcie, tutaj już zasiałem. No i biegniemy szybko, bierzemy beczkę z szesnastką i rozlejemy na pole, na które będziemy siać. I pojedziemy tam dalej siać pole. Tutaj to pola zostawiam o zimę. Teraz posiejemy, żeby było jare. Jeżeli ktoś nie wie, czym się różni o zimę od jarego, to po prostu o zimę się sieje po zimie, a jare się sieje... Czekajcie, zresztą pomyliłem się już. Teraz się sieje o zimę, a jare się sieje na wiosnę. Zima to po prostu na zimę się sieje, a jary na wiosnę. Dobra, otwieramy. Bierzemy piękną beczkę, której jeszcze nie używałem. Dobra, podczepiona. Tutaj słaby ten wjazd, będzie trzeba go jeszcze przerobić. Widzicie sami. Jak go zrobiłem. Tutaj gdzieś gnojówka tutaj jest. Pełnia się. O, myślałam, że tu będzie. To widać trochę żal. No, szkoda. Tutaj to pozostawimy na jarę, żeby siać. Zresztą jeżeli znowu się pomyliłem, to poprawcie mnie, bo ja już nie robię. Pomyliłem się totalnie. Trochę wycofamy. Obornik na wiosnę, raczej po żniwach będzie też. Powiem wam, że duża ta beczka strasznie. No, tu typowo nikogo nie ma.
było. No i lecimy, ładny zestawik. Tu sobie skręcamy i te pole dzisiaj będziemy wynisiać. Beczka, jaskina porządna. Przejdziemy sobie przez środek, a to tak najlepiej wjechać. Jeszcze leci, weź. Ale coś nie działa. Chyba jest znawożony już nawet. Co jest z tą beczką nie tak? Halo. Coś się zepsuło, powiem wam. Będę musiał ją do serwisu dać w takim razie. O, do serwisu trzeba. To taka beczka fajna, nie no. Dobra, widzimy się zaraz. Widzę, że to awaria jakaś jest. Widzimy się zaraz. Dobra, ja już słuchajcie, wracam z pola. Znaczy, tak naprawdę nalałam tylko troszeczkę, żeby sprawdzić, czy tej mi nie sprzedali jakieś dziadowskie, ale ta już działa. Zaraz wam pokażę jaka. Tak, Forschlita. Moim zdaniem fajna beczka. No szkoda, że tamta Joskina mi sprzedali niedziałającą beczkę, no ale trudno się mówi. A poza tym, ja na tym tak naprawdę trochę wyszłem. Wszedłem jak to zwał, tak szczerze. No, także wyszedłem na tym dobrze. Ponieważ zarobiłem na tym tak naprawdę tylko. Cie, ja pojechałem. Tutaj zawrócę na polu. Dobrze na tym zarobiłem na tym, ponieważ tamta kosztowała chyba 20 tysięcy. Dali mi za tamtą, a tą kupiłem za 9, także jeszcze kasa przybyła. Patrzcie, tutaj widać, że działa. Ja za grubo polałam, ale chyba to pleje nawet mocno. Żeby zaraz tutaj dobrze chociaż wyjechać. Tutaj na jaździk. Tak, o. O, nawet kierunek. O, kierunki działają? Działają, dobra. Ociśniemy z beczułku. Ciśniemy na polu. Oj, do sąsiada na pole wjechałem. I tato będzie działać. Dobra, wjeżdżamy. Trochę się kopię, Ursu. Patrzcie. Trochę się kopię, ale idzie. Co? Na tym polu chyba nie działa, wiecie co? To pole jest jakieś upośledzone. A tamtym lałem wszystko działało. Tak, czyli to na tym polu po prostu już było nawożone. To się trudno. Po prostu to naagregatowane nie wyleje widocznie tego. To wiecie co, gdzie posiejemy, trochę taka mała wpadka, ale no. Wiecie jak to jest. Tamta jednak była dobra, ale no. To dealer mnie w takim razie oszukał. Złodziej jeden, nic od niego już nie kupię. Nie, to nie jest tam, gdzie jeździliśmy do sklepu, to inny mi sprzedał. Inny przyprowadził, a inny sprzedał. Więc tak to wygląda. Tamte pola sobie posiejemy kiedy indziej.
tutaj zasiejemy to pole. Otwieram. No i tu zja... Ała, błoto. To nie wiem, którędy przejdziemy. Bokiem spojrzuję. O, jać, jać, jać! No to się chyba wrąbałem trochę. Jeszcze idzie. Dobrze, to zabory automatyczne, a jeszcze beczka się kopie. Jedź! Nie wiem, ciężko tu będzie siać. Aż się beczka bokiem. Jedź, beczko! Dobra, już wjeżdża. Z tego błota wreszcie. No, jedzie wreszcie. Ciężko ma ursus. Trochę ma ciężko. Zaraz pod tym, tutaj gdzie macie gnojówkę napisaną, to pod tym macie te koło takie. Pisze 48 teraz, to tam jest procent zakopywania się teraz. Także ciężko ma. No, świętokrzyska wieś, straszne górki. Marina. Jeszcze sobie sprawdzę, ile gnojówki jest. 5000 litrów, trochę mało. Ale wydajemy tyle, ile jest. Dzisiaj taka akcja gnojówka tylko będzie w takim razie. Krótki film, będę coś tam wam wrzucał od czasu do czasu. Nie. W tygodniu macie przynajmniej jeden film gwarantowany. O, żeby kurą nie nalać zbytnio. Wiecie co, teraz jedziemy się dotankujemy. Żeby nam trochę chociaż starczyło jeszcze. I taka to będzie akcja. Do tego może chociaż dojdzie. O, tak jak myślałem. Może jak się streszczę, to wam jeszcze nagram sianie w tym tygodniu i to na pewno chyba. Może znowu tak zacznę regularnie w miarę to nagrywać wszystko. Zależy, czy będzie chociaż te 30 łapek pod filmem. Jak będzie 40, to na stówę. A jak 30, to też. Oczywiście będę się bardziej cieszył, jak będzie 40 łapek. Drogi widzę, jakbyś mógł zostawić łapkę, to bym się cieszy. Nie powiem, że nie. Ale nie, ta beczka nawet szeroka jest. Pół pola będzie może zrobione. I tutaj znowu ze zbiórki. Na pazurki. Gaz. A jesz, Marina. Ursus pali, ursus stęka, ale nigdy nie wymięka. Błoto mi nie straszne w tym ursusie. Jak ja jeżdżę. Dobra, może jeszcze się, jeszcze raz się może przyjedzie. Patrzcie, całe pole nawieziemy tyloma, o, byczką, beczką taką. Czyli 15 ton obrni gnojówki. Trochę się jąkam dzisiaj. Aha, ja nie włączyłem
Dobra, potem się poprawię. Tam mówiłem coś przed chwilą, że się nie zakopię. W sumie zakopać się nie zakopą. Bo się kopię. Wód do podłogi. Można zobaczyć, jak to tam wciskam. No, całe pole będzie nawiezione. Bardzo fajnie, tylko trochę zastanawiam się, czy tego za dużo tutaj nie wylałem, bo sami widzicie, jak tutaj całe pole pływa w nojówce. Dobra, jeszcze tam poprawimy i akurat cała beczka będzie. W miarę myślałam, że będzie tego mniej, ale w sumie fajnie. Tutaj tak przejdziemy, żeby jeszcze starczyło. Joj, po sąsiada trochę przejdziemy, ale to nie mówcie mu tylko. Jak nie powiecie mu, to będę częściej nagrywał filmiki. Przekupstwo, ale to tam mniejsze. Dobra, wyleję już tu końcówkę to. Dobra, koniec. Jedziemy. No, także zostawimy tutaj beczkę i będziemy się żegnać. W następnym odcinku będzie zajsianie albo pszenicy, albo owsa, ale chyba pszenicy tutaj posiejemy albo jęczmień. Jeszcze nic nie wiadomo, co tu posieje. Zamkniemy garaż. Tak się kopie, Ursus. Się wierzę te słupki, chociaż dobrze, że hamuje przed nimi. Oj, patrzcie, jakie to jest zaplanowane. Tu Bizon, a tu Ursus. Także ja się będę z wami żegnał. Możecie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem. I trzymajcie się, cześć, papa, do następnego.